Cześć, witam Was w kolejnym śniadaniu z winiarską. Jest środa i na dzisiaj mam dla Was takie wyrażanko close in on someone albo something. Close in on someone lub something znaczy zbliżać się, powoli się zbliżać. Na przykład the soldiers were closing in on the city. Czyli zbliżali się do miasta. Jest to takie zbliżanie się bardzo często stopniowe. Ale właśnie close in on somebody, something. By the way, pytaliście kiedyś czy someone, czy somebody, bo kiedyś było też jakieś takie wyrażenie i napisałam w filmiku somebody, a w tytule, mówiłam w filmiku somebody, a w tytule było someone, czy na odwrót, no i pytaliście somebody czy someone. No difference. Te dwa słowa znaczą dokładnie to samo i bardzo często możecie ich używać bazując na tym, które Wam bardziej pasuje do zdania, które według Was lepiej brzmi, więc it doesn't matter if you say someone or somebody. Nie ma znaczenia, obojętnie, someone lub somebody, a ja żegnam się z Wami i widzimy się już jutro. Cześć!